witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy serię Top 5, czyli coś, co bardzo chcieliście już od dłuższego czasu. Dlatego zostawcie tutaj mega dużo łapek w górę, udostępnijcie ten film, aby po prostu to pozycjonowanie filmów było jak najlepsze u mnie na kanale. Lecimy po 27 tysięcy subskrypcji albo po 26 tysięcy, nie wiem jeszcze ile jest dokładnie, jak to nagrywam. Ale wpadłem na pomysł, bo dużo osób chciało tą serię, tego nie ukrywajmy, żeby ona wróciła, ale ona wraca w nowym formacie, odcinki będą dłuższe, odcinki będą troszeczkę inne, nie będą tylko i wyłącznie montowane, takie krótkie i słaby opis. Na każdy mod będziemy poświęcali około 2-3 minut na jego omówienie, bardzo szybkie, dokładne i będziecie w skrócie wiedzieli, jakie mody, jeżeli chodzi o farminga 17, możecie sobie wybrać. Ta seria troszeczkę zastąpi serię Janusz na gospodarstwie, bo doszedłem do wniosku, że nie będzie już tej serii, niby się podobała, niby też inne wyświetlenia były takie średnie, ale od razu wam mówię, że mi się już tamta seria bardzo, ale to bardzo przejadła, dlatego zaczynajmy. A na miejscu piątym mamy Ursusa C360. Jeżeli chodzi o nowe zasady serii, też trzeba wspomnieć, że będzie to w stylu takim, że nie będę już patrzył na te pobrania i ocenę na tych stronach, bo po prostu moim zdaniem te pobrania nie są realnie po prostu robione. Z tego co wiem, one są zawyżane na co niektórych forach, dlatego będziemy musieli to robić tak moją opinią, jak i waszą. Dlatego na początek idzie Ursus C360, którego konwerterem, można powiedzieć, jest rolnik. 410, tak dokładnie. No i co? Mega fajny ciągnik, Ursus C360, powtarzam to kolejny raz, no ale przepraszam. W nowych teksturkach, na nowe gospodarstwo, nowe, stare gospodarstwo, jak najbardziej się nada. Oczywiście są to ciągniki mniejsze, dlatego będą same mniejsze. Ładny wygląd kół, tutaj również tak samo. Oczywiście kabina, jak widzicie, wszystko będzie animowane. Ja tam postaram się wam pokazywać, oczywiście drzwi otwierane. Czyli mamy paliwko, pompujemy. Otwieramy maseczka otworzona. Z tej strony oczywiście możemy sobie drzwi otworzyć na przykład na numpad 6. Czy możemy ściągnąć belkę? Tak, możemy ściągnąć belkę. Ściągnęliśmy belkę, dobra. Zajebiście fajna sprawa. Dobra, wejdźmy sobie do środka. Jak widzicie, tutaj mamy mega, mega dużo funkcji. Zamkniemy już teraz. Lewe, prawe drzwi. Możemy sobie na przykład zrobić tak, że otworzymy chytro tylnią szybkę. Dobra, mamy otworzoną. Widzicie, mod ręki, plus oczywiście zobaczmy sobie dźwięki. Te dźwięki, tak jak mówiłem, to jest mod top 5, dlatego on musi być dobry. Dźwięki są naprawdę zajebiste. Wszystko jest ruchome. Jak widzicie, gaz, sprzęgło. Oj, to był przecież hamulec. Sprzęgło, tutaj po lewej stronie mi chodziło. Hamulec po prawej. Oczywiście skrzynia biegów, która chodzi. Hamulec ręczny możemy zaciągnąć, wygląda dosyć realistycznie. Oczywiście podnoszenie, opuszczanie. Kolejna sprawa, czyli mamy do dyspozycji takie szyby, że deszcz po prostu na nich zostaje. Mamy do dyspozycji ruchomą rękę i naprawdę bardzo, bardzo fajne funkcje. Oczywiście oświetlenie, wszystko sprawne, bardzo mało błędów, lustereczka też mamy, dym, który się zwiększa i tak naprawdę wszystkie funkcje, jeszcze kierunki wam na przykład pokażę, kierunkowskazy również są. Z tego co wiem, to najprawdopodobniej się jeszcze tutaj otworzy dach się otwiera, tak jak właśnie też myślałem. I tak naprawdę ciągnik na mega, mega, ale to jeszcze raz mega full skrypcie i są oczywiście dodane dynamiczne węże, czyli te dynamiczne węże możemy tutaj podłączyć właśnie do tego okienka, które nam się tutaj pokazuje. Dlatego mod jak najbardziej zasługuje na piątą lokatę. No i mamy jeszcze oczywiście, tak na szybko wam pokażę, możemy mieć wersję z ładowaczem i ustawienia kół możemy mieć na feldze, dlatego tak to wygląda i lecimy z kolejną zabawką. A miejsce czwarte na naszej liście to Ursus 3512, ciągnik od Reversa, czyli naprawdę już troszeczkę on pewnie ma godzin przegranych, jeżeli chodzi o wasze konta, no bo jest to jedyny chyba 3512 ciągniczek do farminga 17. No jeżeli chodzi o standardowe funkcje, on dosyć dawno wyszedł, nie ma jakoś nie wiadomo jakich zajebistych funkcji, ale wiecie, tych 60 na tym praktycznie takim samym skrypcie jest mega dużo, dlatego nie chciałem wam tego tylko i wyłącznie pokazywać, bo moim zdaniem to jest bez sensu, jeżeli każdą 60 możecie sobie pobrać na tym samym skrypcie. Mamy oczywiście ruchome biegi, które się prezentują dosyć fajnie. Mamy sprzęgło, mamy hamulec, mamy gaz. Mamy gaz ręczny najprawdopodobniej. Nie wiem co to jest, jeżeli przepraszam, poprawcie mnie. Oczywiście dynamiczna wskazóweczka, która się kręci. Światełka, które mają nawet te takie promienie, że tak powiem. Plus do tego są w dobrych miejscach poustawiane. Jak widzicie, nawet słychać jak to ładnie chodzi. Naprawdę to jest no taki ładny dźwięk. Może tutaj nie.
Ale teraz to usłyszycie. Oczywiście dynamiczny dym, który to fajnie wygląda. Oczywiście mamy też do dyspozycji kolejna sprawa, czyli no tak naprawdę ślady, które zostają. I zobaczmy sobie, czy my mamy coś tutaj do dyspozycji. Ojojoj, co tu się wyświetla? Dobra, nie możemy nic tutaj zrobić, niestety. Oczywiście tylnie to, tylnie to, tylnie tamto. Jest dach, przynajmniej dach jest animowany. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o animację w tym ciągniku, bo jak widzieliście, na podejście nic nie mamy. Ale i tak jak najbardziej ciągnik godny uwagi i chyba zasługuje na to swoje czwarte miejsce, bo funkcje w każdym bądź razie jakieś ma. Jeszcze oczywiście ma lustereczka, bo o tym zapomniałem wam powiedzieć, a my lecimy dalej. No, a na miejscu czwartym mamy 355, który oczywiście nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Ciągnik jest wart bardzo swojej uwagi, ze względu na to, że była to jedna z pierwszych, powiedzmy sobie, 60, tak bardziej ogólnie, czy nawet 355, które wyszły na bardzo fajnym skrypcie i w starej wersji od Catfana. I w sumie ogólnie do FSA 17 na fajnym konfigurację, fajne skrypty. Oczywiście mamy ciągnik, wygląda pięknie, po prostu są stare teksturki, jakieś tam białe malowania, ale przejdźmy sobie bliżej, zobaczmy co możemy zrobić. Otwierane drzwi, przesuwane. Czy możemy tutaj podpompować paliwo? Nie dostajemy takiej opcji od autora. Zobaczmy, jeżeli chodzi o ściąganą belkę, bo belki aktualnie tutaj nie mamy. No niestety, animacji wchodzenia też nie dostajemy, ale wiadomo, to jest starszy ciągnik, naprawdę uzyskał mega dużo pobrań. Oczywiście kręcąca się kierownica, ruchome biegi, ruchomy gaz, te biegi tak nawet śmiesznie tak wariują, tak trochę w tą, trochę w tamtą. Jest oczywiście animowane sprzęgło, animowany hamulec, a kurczę, tutaj jeszcze wiem, że jest w 60-kach animowany gaz, tylko że tutaj akurat tego od autora nie dostajemy, przejedźmy się. Jak widzicie, dźwięki jak najbardziej realistyczne, takie 355, nawet można powiedzieć, że takie są nawet idealne. Jeżeli chodzi o oczywiście lustereczka, też dostajemy je w takiej oto, a nie innej wersji. I teraz tak, chwila prawdy. Czy my mamy tutaj jakiś panel? Nie mamy tutaj nic na ten panel, ale to mały problem. Kliknijmy sobie 8. Kliknijmy sobie 6. Kliknijmy sobie, co my tutaj tyle funkcji mamy. Oczywiście kierunkowskazy, światła, czy te wszystkie inne bajery jak najbardziej są dostępne. Spytacie, Heros, no ale on nie ma aż tak dużo konfiguracji, dlaczego go wybrałeś akurat na trzecie miejsce? Ano dlatego, że uzyskał bardzo dużo pobrań. Mówiłem, że to nie będę za bardzo na to patrzył, no ale jednak 20 coś tysięcy pobrań, no to... No chyba świadczy to o czymś, że ludzie po prostu go pobierają i lubią grać na nim, i też dobra ocena. Mamy elementy dołączone, mamy konsolę ładowacza, nie musimy mieć, ale mamy konfiguracja silnika, możemy mieć turbo, możemy mieć 355 zwykłą, ustawienie kół, AWD, na przykład szerokie opony, czy standardowe, wzór, kabina sokółka, kabina naglak, kabina przeznaczona do leśnictwa, dobra. Kabina puszka i standardowa, wzór oczywiście, możemy sobie tutaj też coś zmieniać, dlatego takie bajerki dostajemy w takim oto ciągniku, który zajmuje u nas miejsce trzecie. A na miejscu drugim nie mogło zabraknąć poczciwej polskiej C330, którą możemy spotkać na każdym praktycznie starszym gospodarstwie. Jest to ciągnik dosyć nowy, jeżeli ktoś nie wie, po prostu, że to wyszło, bo to jest od polskiej 30, naprawdę mega ciągnik, to zapraszam, pobierajcie, link macie w opisie. Przejdźmy sobie dookoła standardowo, oczywiście teksturki jak najbardziej zajebiste, czerwone, nie takie mega błyszczące, tylko po prostu idealne. Jak widzicie, na podejście nic nie mamy, no niestety, tutaj jest akurat mega przykrość, ale zaraz. Wsiądźmy sobie do środeczka, nie ma animacji wchodzenia, niestety. Oczywiście animowana rączka i teraz tak, spójrzcie na te dźwięki. Dźwięki po prostu jakbym się czuł w prawdziwym życiu, jakbym grał, może nie grał, tylko jeździł w prawdziwym życiu ciągnikiem. Oczywiście animowana wskazóweczka, jak widzicie światełka podświetlane, jeżeli włączymy kierunkowskazy, też kierunkowskazy faktycznie są widziane, tutaj kierunkowskazy widziane są też i stąd. Oczywiście my sobie zgasimy jak na razie światełka. Animowany hamulec, na słabszych teksturkach, ale przynajmniej się rusza. Animowane sprzęgło, animowany gaz ręczny. Czyli tak naprawdę jest animowane wszystko, ale przejdźmy do sedna tej całej sprawy. Mianowicie kliknijmy sobie tutaj. Dobra, z racji tego, że to trzeba jednak było kliknąć po prostu CTRL, dlatego ja sobie już to kliknąłem. I mamy, jak widzicie, tutaj mega dużo kropeczek. Ja wam tego wszystkiego nie będę pokazywał, po prostu klikam teraz byle co, bo jak wiecie, to nie ma być jakoś pokazywane dokładnie, bo to sobie możecie zobaczyć na ocenianiu modów. Ja chcę wam to pokazać po prostu
jak najszybciej, żebyście wiedzieli, z czym macie do czynienia, czyli ciągnik, który ma mega dużo kropeczek. Możecie tutaj naprawdę zastosować mega, mega dużo zmian. Jeszcze oczywiście pokażę wam go w sklepie, żebyście też wiedzieli, co możecie tutaj zrobić. Kabina, bez kabiny, konsola ładowacza, nie ma ładowacza, silniki różne rodzaje, kolory do wyboru, ustawienia kół, na przykład takie, czerwone drzwi albo czarny środek, kolor, LEDy na kabinie, bez LEDów i co jest najważniejsze, ten ciągnik jest zrobiony na podstawie realnego, co widać tutaj na zdjęciu, a my lecimy już po miejsce pierwsze. A na miejscu pierwszym nie mogło być po prostu innego wyboru, ciągnik Ursus C4011 od Holigana, po prostu mega, mega maszyna, to chyba wam wystarczy. Przegrałem na tym na live'ach mega dużo czasu, przegrałem na tym na odcinkach, testowałem ten ciągnik. Po prostu nie ma lepszej maszyny. Link do tego macie w opisie, ale też możecie pobrać z mojego kanału. Przejdźmy sobie po prostu dookoła. Jak widzicie, zielone tekstury, czarny środek. Ładnie wygląda, nie jest jakoś mega stary, po prostu, no wiek swój ma, prawda? No ale jakoś to wygląda. Weźmy sobie, otwórzmy drzwi na przykład. Animacja wsiadania, ale to za chwilę. Mamy tutaj do dyspozycji też oczywiście pompowanie paliwa, otworzenie maski, która tu się akurat nie otwiera z prostych przyczyn, nie da się zrobić. Znaczy w sumie no animację trzeba było od nowa pisać, żeby to dało się otworzyć. Zdejmowana belka, wsiądźmy sobie do środeczka, zobaczmy co my tutaj mamy. Oczywiście ja to przewinę, możemy sobie otworzyć daszek, który ma piękną animację. Możemy sobie na przykład co możemy zrobić? Na przykład możemy włączyć wycieraczkę, włączmy tą wycieraczkę. Jest, wycieraczka działa. Możemy sobie na przykład włączyć lampę roboczą, otworzyć sobie drzwi możemy. Jest oczywiście ręka, jest wiatraczek, jest telefon, jest jakieś coś, APM, jest orężada Helena. Jest na przykład radio, jest CB radio, jest lusterko na środku, jest lusterko na zewnątrz, są realne dźwięki, jest ręka, jest wszystko animowane, patrzcie, sprzęgło, hamulec, nawet gaz jest to co mówiłem wcześniej, biegi, czy też nawet i hamulec ręczny, to wszystko tutaj mamy. Możemy też oczywiście wyjść na zewnątrz i zrobić sobie mega dużo konfiguracji, ja to muszę włączyć, ogólnie nie wiem czemu, ale nie jest na shift, możemy maskę całkowicie ściągnąć. Bo raz jest mam na shift, raz na inny przycisk, dlatego nie wiem czemu tak jest. Możemy założyć tura, który wygląda na mega polski. Możemy oczywiście zdjąć dach, możemy sobie ściągnąć ten kogut całkowicie, nie będę wam tego pokazywał. To możemy ściągnąć, to też możemy pościągać. Czy na przykład możemy cały tył też porozwalać, żeby tego w ogóle nie było. Także moim zdaniem ciągnik jak najbardziej zasługuje na pierwsze miejsce. Jeżeli chcecie więcej takich ciągników, to subskrybujcie kanał. Będą wydawane na moim kanale, a naprawdę projektów Holigan ma dosyć sporo, które będą prezentowane u mnie na kanale. Także subskrybujemy, lajkujemy i lecimy po jak najwięcej subów. A już się z wami żegnam i napiszcie w komentarzu, jak się wam podoba nowy format tej serii. I widzimy się już za tydzień, w czwartek. Znaczy to chyba będziecie mieli tak w piątek, bo te filmy są lekko poprzesuwane, bo jest coś wydawane. I widzimy się już w czwartek, bo w czwartek zawsze będzie ta seria na kolejnym odcinku. Także ja się z wami żegnam i na razie.